Hej wszystkim, witam was w Prestiku w grze Anno 1503. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku udało mi się odprzejść You are misję shocked drugą to see the remains of i your zacząć once trzecią. Dissatisfied inhabitants are leaving your city. Robotnik opuścił na zawsze twoje, teraz myślę, że bez specjalistów uprawi winorośli, górników i złotników. Okej. Czyli You have tak, built a pierwszą large city with rzeczą. over 2,000 inhabitants. Popatrzeć, a miałem zobaczyć na statki, jakie mam. Oj, oj, tu są wojenne głównie. Nie, chcę statek wybrać i już ustalić tego. Tak. I drugi wpis tutaj. Nie wiem, ile to powinna być suszarnia. Drewna mi tu nie potrzeba. Suszarnia tutaj jest, nawet dwie. Jest ok, jest malutki stateczek. Muszę szybko, wiecie, tak. Czekajcie. Patia tu. O. Aha, ok. Tutaj będziesz mi rozładowywał cały tytoń. Co robisz? Całe wyroby tytoniowe. Gdyby tak nie wolno robić? A tutaj będziesz ładował całe wyroby tytoniowe. I płyn. Tutaj ten Wladimir. Będziesz mi tutaj stąd rozładowywał całe przyprawy. Tutaj będziesz ładował całe przyprawy. Muszę, wiecie, tak jakoś szybko to ruszyć. Tu masz ładować przyprawy. To jest jedwab, kurczę. Po co im jedwab? Jedwab przyprawy i też już leć. Te statki to po prostu, nie wiem, posprzedawać jakoś. Mogę sprzedać? Tak. Ale pewnie nie ma kto kupić. Muszę jakoś chyba pozatapiać czy coś. Patrzmy, jakie to mi. Nie. Jakie to jest 4 statki, aż takich. Dużych strat mi one nie przynoszą. Dobra. Patrzmy tutaj. Broje zatrzymać nie potrzebuję. Garbarnia niech pracuje. Krawiec na razie zatrzymać, bo nie mam uter. Ludzie. Ludzie, co tu jest? Pszenina, co to jest? Czemu? Coś tu brakuje. Ogólnie tu jest tak ok. Sytuacja widzę. Broń nie potrzebuję. Wytwórnia ma. Warsztat łuczniczy nie potrzebuje. Narzędzia na razie niech się robią. To niech się też robi. Zbroje nie. Wytwórnia maszyn nie. Czy takie szybkie pozamykanie większości zakładów? Najlepiej, a może na burzenie, bo one są niepotrzebne. Tak, tak. Tak, tak, tak. Czemu tego nie zburzyłem, co? Tak. Tutaj też mogę zburzyć tego płatnego. Robicie, to będzie naprawdę duże obniżenie kosztów, a proszę mi będzie po prostu odbudować to kiedyś. Nie potrzebuję drugiej huty. To jest taka wytwórnia tego. Remiza, ok. Dalej, tutaj. Tu mamy leśniczówkę. Garbarnie dwie. Nie potrzeba dwóch. To mogę od razu w porcie też zlikwidować, albo ta w porcie niech się stoi. Tu w ogóle w porcie jest zbrojownia, to trzeba zburzyć, bo nam jest niepotrzebna. Tak. Jeszcze jest w porcie garbarnia i krawiec. Krawca też będzie można odbudować, chodzi o to, wiecie, że po prostu. Na razie nie, konopie też stoją. Patrzmy tutaj jeszcze, jak sytuacja tutaj się. To mi jest niepotrzebne. Bo po co? Sorry. Sorry, nie chcecie. No. Nie chcecie. To jest jeden kowal. To co to jest? Kowal? Huta i kowal, okej. Okay. I jeden młyn solny mi potrzeba. Okej. Okay. I przez to mogę też tutaj pousunąć.
Dużą hutę nie potrzebuję. To co to jest? Dużą hutę nie potrzebuję. Duża forteca. Co tu mamy? Kusznicy i muszkieterowie. A to? Snajperzy? Strzelcy. O! Wytwórnia maszyn. No i tak ogólnie to chyba wszystko, co było niepotrzebne, pousuwałem. Więc teraz tylko czekać chwilowo. Plantacja ziół? Po co mi zioła? To nie wiem. Miel, piekarnia. Ogólnie powinno być już ok, w miarę. Teraz tylko czekać, aż przywiozą towary. I mam nadzieję, że się uda. Jak tutaj w ogóle? Sytuacja z towarami. Towary. Są te. No, jest. Są wyroby tytoniowe. Tutaj statek płynie jeden. A tu drugi już powinien dostarczyć wyroby tytoniowe, jak się nie mylę. Tak? Chyba tak. Żywność jest. Nie ma nic chwilowo. Czyli nadal jestem dużo na minusie. 1300 szkół. Czy dużo, strasznie dużo. Co by tu pozamykać jeszcze? Rzeźnik jeden widzę. Układy włókiennicze. Plantacje konopi powywalać. Na pewno. One mi niepotrzebne są. Powornika nie. Zatrzymać na razie. Drwali mam dużo strasznie, ale oni mogą się przydać. Plantacje ziół. Mała farma. Małe farmy mogę już całkiem wywalić, bo one są już niepotrzebne, zbędne wręcz. Dokłady włókiennicze, owczarnia, mała farma, kolejna do wywalenia. Trzeba ciąć koszty już na samym początku. Owczarnia, browar, niech będzie browar tutaj. Farma bydła widzę, dalej. Mała farma wywalić. Plantacja chmielu niech pracuje. Drwali po co? Po co mi tyle drwali? To jest tutaj na przykład to. Leśniczówka. Niech będzie. Tutaj mogę na przykład zamknąć tą. Tam drewutnie też dam, tak? Browar niech tutaj pracuje. Też się zamknie. Ogólnie takie małe centrum to tutaj już wystarczy produkcyjne. Teraz czekam po prostu na dopływ tych towarów podstawowych typu przyprawy i tytoń. Do dupy zbudowane jest to miasto, naprawdę. Ale muszę spod kreski wyjść. Co jest najgorsze? I niby po części zadowoleni, po części nie. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży. Na razie muszę po prostu czekać. A zacznę mi przywozić towary. Ewentualnie będę myślał, co dalej. To mnie tyle kosztuje tak naprawdę. Jakby był jakiś ten wykaz tego. Bo czego im brakuje? Przypraw i tytoń. To wiem. Jedzenie to mają. Ubrania tego nie mają. Jedzenie jest. O! Tkaniny. Jak stroje z ogólnie z przędzą. To jest towar ten. Przędzy nie mam w ogóle. To muszę. Trzeba zobaczyć jak tutaj. Dobra, trzeba czekać chwilowo, bo widzę, że przywożą pomału, tak? Przyprawy? Wybierając. To są wyroby tytoniowe. 22 tony weźmie? Weźmie pięknie. Tutaj jeszcze coś jest. Tutaj co jest? Plantacja przypraw, które też mogę na razie pozamykać, bo... hopsa? Mam nadzieję, że więcej jakichś takich nadprogramowych nie mam już. No tu by wielorybnik mógł być. Czyli tran i te inne. Ale chwilowo tego nie będę stawiał. Trzeba po prostu pilnować. Cywilnia jedna. Kowal.
Zyski widzę. Rosną pomalutku, ale nie wiem, jak to się ogólnie ma. Sól jest niby. Tkaniny. Tkaniny by się przydały jakoś zwiększyć. Ja bym chciał pomyśleć na przykład nad rozbudową czegoś nowego, ale widzę, że jestem strasznie pod krew. Tam to... O, właśnie wiem. No, mam pomysła po prostu. Tak, tutaj widzę, że mam dużo przypraw. Tak, a niech pracuje sobie tutaj. Dobra, będą większe koszty, ale to jest ciężka misja. Przynajmniej początek mam ciężki. Będę dużo pod kreską, nie będę mógł nic zbudować zbytnio. I ten ostateczek będzie kursowy. Tutaj. Tutaj masz rozpakowywać przyprawy, które będziesz przywoził. Przyprawy. A tutaj płyniesz zabrać przyprawy. Ops. I płyń. Prawda, w dubnych miejscach to pobudowane, ale co zrobić? Okej, okay, muszę grę zapisać, czekać na rozwój sytuacji tak naprawdę. Później sobie pousuwam te zapisy gier, bo mam trochę ich za dużo. Popatrzmy, co bym mógł tak naprawdę sprzedać. Bronie. Koniecznie bronie mogę sprzedać, bo one są niepotrzebne chwilowo. Zakup, sprzedaż, bronie. Łuki, wszystkie. Kusze. Nie, cena niech będzie taka, ale ilość. Tak. I muszkiety na razie. Może to pozwoli mi się jakoś odbić od dna, ale widzę, że zyski się pomału zwiększają, mimo że ludność mi masakrycznie maleje. Co to jest? Piekarnia w środku miasta, no kurde. Sorry. Krawca też mogę na chwilowo wywalić, bo mi jest niepotrzebny. Popatrzmy, co tu jest. To nie mieszczanie. minus 1030. Popatrzmy. Zablokujmy na razie im dostęp, ale jak zaczynałem, tysiąc ileś. Gdzie? Tutaj. Nice. Czym oni handlują? Zobaczmy. Domek z flagą powinien być. Nie widzę domku z flagą. Tytoń. Co? Wybuchła epidemia. Jeszcze tego brakowało. Ale jak widzicie, zysk się zwiększa, co mnie cieszy bardzo. Moje decyzje przyniosły skutek. Mam nadzieję, że zysk jeszcze bardziej się będzie zwiększał. Ojej, się skończyło. Ciężka sytuacja, proszę Państwa. Muszę czekać na razie. Popatrzmy, jak tutaj jest sytuacja. Jak tytoniu nie ma? Przecież tyle tytoniu rośnie i nie ma tytoniu. Nie dobijajcie mnie. Tu na przykład... tu jest suszarnia, okej. Okay. Czy suszarnie na tyle? A jak ogólnie sytuacja? 1200, wzrosło znowuż. Ludność maleje, widzę. Się waha bardzo, bardzo mocno. Ale tu już dostawa przypraw leci. To dość duża. 10 ton aż. To mnie cieszy. Tutaj... Widzę wyroby tytoniowe. A jak trzeci od przypraw? Ej, Władimir, czemu nic nie zabrałeś? Powinno być dużo przypraw, prawda? Co tutaj jest? Tu jest coś innego po prostu. A, tu jest przędza. Dygo. Tutaj widzę, że coś innego jeszcze jest.
Więcej się produkuje, tak by the way. Alkohol. Alkohol, barwniki. Co to jest, kurde? Ubranie? Tutaj było to od ubrań. Krawiec, 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 krawiec. Gdzie jest krawiec? Krawiec. Nie wiem. Czyli tutaj mogę po prostu na razie to pozamykać, bo tego nie potrzebuję. Gdzie tu jest port? By the way. Co tu się produkuje, powiedzcie mi? Alkohol. Tkaniny, alkohol i jedwab. Oni potrzebują jedwabu czy czegoś w tym rodzaju? O, jedwab potrzebują. Patrz, mają tu jeszcze stanowisko z jedwabiem? O, czekaj, 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 który statek tutaj kursuje? To muszę pozmieniać. Ty, tutaj masz załadować. Tu masz załadować sobie jedwab. A, zepsułem kurs. Oj, przepraszam was, nie wiem, nie mam pojęcia, co się stało. To jakby po prostu ten... No fajnie. Nie zapis. Ale mogę zmienić szybko. Tak? Tutaj masz wziąć... Alkohol. Kaniny. I... Ej no. Anuluj. Alkohol, tkaniny i jedwab. Widzę, że tu się jedwab też produkuje. Tak? A tutaj masz to rozładować. Alkohol. Kaniny. Anuluj. Jedwab. Ok. I płyn. I dwa statki powinny już pływać. I dostaję przydział tutaj i tutaj, gdzie mam przyprawy. Tutaj ładujesz przyprawy, a tutaj... No, co jest? Tutaj rozładowujesz przyprawy. To jest gdzie? To... Przyprawy tutaj rozładowujesz i płyn od razu. Chyba po prostu będę musiał tą misję jeszcze raz rozpocząć i jeszcze raz to spróbować ogarnąć. Krawiec, o jest krawiec, krawiec. Futra, tylko że futer nie mam. Nie wiem skąd zdobyć futra. Nic taki budynek jakiś związany z futrami nie widzę. Tu widzę, się produkuje alkohol ogólnie z tego, gdzie gorzelnia i te sprawy. Muszę zapisać jeszcze raz. Mam nadzieję, że to pozwoli mi jakoś się odbić od dna. Czemu to nie odbierają na przykład tutaj? Kto mam odprowadzić? Co? Żeby odbierali stamtąd. Widzę. Indygo ładnie, bawełna, morwa, indygowcu i to produkuje mi tutaj jedwab. Gdzie to są przetwórnie, te nawiasy? Kaniny tutaj, ok. Plantacja. Gdzie jest budynek przetwórczy? Nawet go nie widzę. Morwa. Co wziąłeś? O kurczę. Przecież jeden pójść na ten szlak. Płyn. Też. A, to one już były poustawiane. No fajnie. Czyli po prostu rozpocznę jeszcze raz tą misję.